Do niedawna stała tam niedokończona konstrukcja. Dziś jest świetlica, a w jej budynku bezpłatna siłownia, która została wyposażona w sprzęt nowej generacji do ćwiczeń siłowych i aerobowych. Mowa o wsi Moniaki w gminie Urzędów, gdzie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zadbał o rozwój mieszkańców. Siłownia funkcjonuje od października ubiegłego roku. Siłownia wyposażona jest m.in. w bieżnie, rowerki, wiosłówki, orbitreki, atlasy do ćwiczeń, hantle i sztangi. Ponadto oprócz profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń siłowych, stołu do gry w piłkarzyki znajduje się również stół do gry w tenisa stołowego. W siłowni korzysta nie tylko młodzież, ale również osoby dorosłe, które chcą efektywnie wykorzystać swój wolny czas, wzmocnić, wyszczuplić bądź wymodelować sylwetkę. Są to mieszkańcy Moniak, ale także pobliskich miejscowości. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy, piątki od godziny 17:30 do 20:00. Ćwiczy tutaj młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjum, jak również młodzież starsza. Siłownia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i kobiet. Bardzo chętnie uczęszczają na te zajęcia. Praktycznie za każdym razem jest około 20 osób. Jednak najbardziej siłowni zadowolona jest młodzież, która może ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas oraz zadbać o dobrą formę i kondycję fizyczną. Jest dobra atmosfera, jest grzecznie, jest, żeby poćwiczyć, kondycję dobrą sobie wyrobić. Siłownia cieszy się dużym uznaniem, co może potwierdzić liczna obecność zainteresowanych osób. Dzięki niej młodzież może bezpiecznie spędzić wolny czas od nauki.